typowe dla motocyklistów wydarzenie na początku jesieni, czyli takie tradycyjne zakończenie sezonu motocyklowego bielsko-podlaskie i 13 już w tym roku. Ale to nie znaczy, że już nikt nie będzie jeździł na motocyklu. Symboliczne zakończenie. Tak, jest to tylko symbol, że kończymy sezon, ale nie oznacza to, że dzisiaj kończymy sezon. Po prostu kończy się powoli sezon motocyklowy 2022. A kto kiedy skończy jazdę, to już indywidualna sprawa. Są i tacy zatwardziali motocykliści, że sezonu nie kończą, bo i zimowo poro nie wytrzymują, wyciągają maszynę z garażu i nawet po śniegu sobie pomykają. Także tradycyjnie kończymy, jest to okazja do spotkania się, pooglądania, podyskutowania, wymiany poglądów, kupienia tego czy owego, co jest tam wystawione, zjedzenia tradycyjnej grochówki, oczywiście kto ma chęć, to zaliczenia mszy. Wyjątkowo tylko tym razem nie będzie parady motocyklowej, ponieważ nie dostaliśmy po prostu zgody na paradę motocyklową z powodów formalnych, dokumentacji tej cała teczka, żeby wykorzystać drogi w sposób szczególny przez te pół godziny. No niestety sprawa rypnęła z powodu po prostu zabezpieczenia medycznego. Wygląda na to, że pociągnięto nas pod imprezę masową. Mamy ponad 100 motocyklistów, może 200, a wymóg został postawiony twardo. Ma być zespół wyjazdowy medyczny, czyli krótko mówiąc pogotowie. I musielibyśmy zapłacić za 6 godzin postoju pogotowia na miejscu imprezy, a to jest suma około 300 zł za godzinę. A my jako organizatorzy nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie mamy swoich pieniędzy, więc skąd wziąć taką sumę? Urząd Miasta stwierdził, że nie ma, a ja jako Zdzisiek też niestety nie ma, bo emerytura jest zbyt skąpa. Więc bez parady motocyklowej to będzie, ale poza tym impreza tak jak zwykle tradycyjna. Można pooglądać sprzęty, można pooglądać ubiory, można pooglądać klasyki. Mamy również samochody, mamy motocykle zabytkowe, klasyczne. No i niektórzy z nas, tak jak ja, są też klasykami już, można powiedzieć, zabytkami. Będą konkursy, będą zawody, Schodek Bialski, jak zwykle, pomaga nam i na pewno Boguś Zradziński przeprowadzi zawody sprawnościowe na wesoło. Dzisiaj wszystko na wesoło, bez ryzyka, bez narażania się na niebezpieczeństwo. I sam wyjazd do kościoła, bo o 13 msza dla chętnych w Rakowiskach, to będzie sprawa indywidualna, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. My jako organizatorzy nie bierzemy udziału w wyjazdach takich do Rakowisk i z powrotem, tylko za to, co na Placu Wolności odpowiadamy. Jak wyglądał ten sezon motocyklowy? Mamy jakieś dane na ten temat? Czy było bezpieczny, czy niebezpieczny? Czy motocykliści byli ostrożni? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to ulega systematycznej poprawie, mimo tego, że motocyklistów jest już ponad 3 miliony, samochodów osobowych ponad 21 milionów, no ale niestety ciągle kierowcy samochodów osobowych są sprawcami przeważającej ilości wypadków, także z udziałem motocyklistów. Czyli krótko mówiąc, jest troszkę na plus, ale to wszystko za mało. Niektórzy odeszli z motocyklistów z naszych szeregów, no nie zawsze ze swojej winy, czasami w wypadkach. Pożegnaliśmy najstarszego na naszym terenie motocyklistę, który miał 92 lata, zmarł 12 października, a na motocyklu, no proszę wyraźnie posłuchać i zapamiętać, Bogdan Radwański, 64 lata przejeździł na motocyklu. Cały czas, co roku jeździł motocyklem. A więc weteran, może na całą Polskę słynny. Miał jeździć bezpiecznie. No właśnie, i o co chodzi? Jak żyć, żeby przeżyć na drodze i doczekać się wnuków? Tak jak Boguś Radwański, tak jak on jeździł. 80, 90 maksymalnie na godzinę, czyli jeździł długo, dosłownie i przenośni. No i żył,
dosyć długo i tak trzeba. Dobrze mieć frajdę z jazdy. Oczywiście, bo motocykl to pasja, to po prostu pasja. My mamy hopla na tym punkcie, to jest choroba nieuleczalna po prostu. Motocyklizm jest chorobą nieuleczalną i zaraźliwą. I nie ma na to lekarstwa, nie ma szczepionki, tak jak antykowidowa. Lekarze rozkładają ręce. Nic. Jeśli chodzi o temat motocyklowy, to nie ma na to sposobu. Nawet niektórzy motocykliści mówią tak, najpierw motocykl, później długo, długo nic, a wreszcie małżonka. Dziękuję. Dzięki. Roses, not feeling the labyrinth chill. Stone graves spurred by an existent time. The hills of pain afar. Blood on hands, child's silent with. In the fog of a different world. My happiness and me are most imperfect. Zaczynamy zakończenie bielsko-podlaskiego sezonu motocyklowego. Miło jest zobaczyć na stylu. Fajnie, że pogoda nam dopisała. Bez wielkich przemów. Dziękuję, że jesteście, że także takimi akcjami pokazujemy tę lepszą twarz motocyklizmu. Że nie tylko jakiś wariat będzie się kojarzył tym, którzy na co dzień rumaków nie dosiadają, z motocyklistami, że przede wszystkim ten obraz motocyklistów to jesteśmy my. Ci fajni, ci, którzy przyjeżdżają po to, żeby spotkać się z mieszkańcami swojego miasta, żeby pozwolić dzieciakom wsiąść na te maszyny, żeby pozwolić innym pocieszyć nimi oczy. Przede wszystkim pokazać, że jesteśmy przecież odpowiedzialnymi ludźmi, że motocyklista to dziewczyna i gość, który często ma rodzinę, który chce zaliczyć tyle samo powrotów, co wyjazdów. W naszym wspólnym imieniu bardzo dziękuję za przygotowanie nam tego motokrzysia. Głównym organizatorom, bo jako Urząd Miasta po prostu wspieramy te wszystkie fajne, oddolne inicjatywy. Jesteśmy nie od tego, by zastępować, a od tego, by pomagać lokalnym społecznościom pasjonatów.